Oni są z nami trenerzy. Trener gości, trener Stali Rzeszów, Daniel Myśliwiec. Dobry wieczór, panie trenerze. Dobry wieczór. I trener gospodarzy Grzegorz Mokry. Panu prosimy o podsumowanie tego spotkania, a zaczynamy tradycyjnie od trenera gości. Panie trenerze. Podsumowanie. Na pewno interesujące spotkanie, na pewno dużo emocji i dużo momentów, które były na pewno warte komentarza. Ja na pewno chcę zacząć od drużyny przeciwnika, drużyny, którą przejął teraz trener Mokry, i chciałbym tutaj wyraźnie zaznaczyć, że kultura gry, sposób grania i to, jaką filozofię obrał trener, to duży szacunek. Mam nadzieję, że więcej zdobyczy punktowej jeszcze będą w stanie zainkasować w swoich poczynaniach, bo tak jak mówię to bez kurtuazji, tylko po prostu do momentu czerwonej kartki Bartka Poczobuta miałem takie poczucie, że to może być jeden z lepszych meczów w tej lidze. Podkreślając jeszcze raz, jeżeli chodzi o kulturę gry, filozofię gry, sposób jednej, drugiej, w zasadzie taki otwarty, i stąd myślę, że fajne widowisko. Ale piłka nożna to, cały czas to też powtarzam swoim piłkarzom, to momenty, i są momenty, które wykorzystasz i dzięki temu odnosisz zwycięstwo, albo czasami momenty decydują o tym, że nie do końca możesz być usatysfakcjonowany. My na pewno nie jesteśmy usatysfakcjonowani, bo tak jak wspomniałem, kluczowy moment, czerwona kartka Bartka, która oczywiście nie mam do niego pretensji, bo w pierwszej i w drugiej sytuacji zachował się jak należy, i czasami tak się po prostu dzieje. I pomimo straty jednego piłkarza, ja myślę, że do pewnego momentu też reagowaliśmy optymalnie. Problem pojawi się też oczywiście po zmianach trenera Mokrego, który też postawił na grę bardziej bezpośrednią, bo już też deficyt czasu determinował ten moment, w którym no, nie można było rozgrywać ataku pozycyjnego, które niwelowaliśmy bardzo dobrze. I w zasadzie ta końcówka pełna tego, co jest w piłce sporo, czyli przypadku, zadecydowała o tym, że tracimy dwa punkty bardziej niż zyskujemy, bo pomimo całego szacunku do pracy i do tego, jak tutaj drużyna Wigier wyglądała, to uważam, że to są dla nas punkty stracone, i z przebiegu całego meczu zasłużyliśmy na zwycięstwo. I coś, czego bardzo też żałuję, to chciałbym też podkreślić, że nasi kibice, którzy mieli bardzo, bardzo daleko i patrząc na porę, na to, o której oni będą w domach swoich, a poświęcili swój cenny czas na to, żeby przyjść do nas, przyjechać i wspierać drużynę. Myślę, że tutaj też należą się słowa uznania nie mniejsze niż do tego, co wypracował z drużyną trener. Bardzo dziękuję na wstępie trenerowi za te ciepłe słowa. Chciałem podziękować też pracownikom OSIR-u, bo od tego chciałbym zacząć, że to jest przyjemność granie na takim boisku w Suwałkach na początku marca, gdzie są ujemne temperatury i boisko jest tak przygotowane, że mimo ujemnej temperatury, podczas której toczył się mecz, my gramy na miękkim boisku podgrzanym. To w drugiej lidze nie jest norma i naprawdę bardzo dziękujemy, bo to też pomogło stworzyć to widowisko. Jeśli chodzi o sam mecz, to ja bardzo żałuję bramek straconych po stałych fragmentach gry. Dwa rzuty rożne, gdzie bramkę strzela pierwszą Krzysiu Danielewicz, którego znam od ponad 10 lat. Pracowałem z nim w Ruchu Ladzionków, pracowałem z nim w Miedzi Legnica. Takie same bramki strzelał w Chojnicach. Mamy wiele analiz, poświęciliśmy temu dużo czasu. Delikatny gdzieś tam wyblok nie tłumaczy tego, że my możemy taką bramkę stracić, bo gramy z zespołem, który gra bardzo dobrze w piłkę, który jest najlepszym zespołem tej ligi, który przewyższał nas poziomem indywidualności, poziomem technicznym, ale my tym swoim zaangażowaniem, dobrą organizacją gry byliśmy w stanie grać jak równy z równym, a tracimy bramki dwie po stałych fragmentach gry, które wiemy, w jaki sposób Stal będzie rozgrywała, jesteśmy przygotowani, ale niestety no, teoria a praktyka to są dwa różne pojęcia, i w teorii wiedzieliśmy wszystko, a w praktyce wyszło tak, że Stal prowadziła 3-1. Takie mecze jak ten budują zespół i chwała chłopakom, chwała tym, którzy weszli z ławki, bo kolejny mecz, gdzie w tej rundzie, gdzie robimy maksymalną ilość zmian, i zawodnicy, którzy weszli z ławki, uczestniczą w bramkach, bo faul przy rzucie karnym jest na Dawidzie Krzyżańskim, który wszedł, Iwao Kosej strzela bramkę na 3-3. W takich dramatycznych okolicznościach, tak jak powiedziałem, buduje się zespół, buduje się wiara, że można odwrócić wynik. Chciałbym, żeby zespół grał
z taką odwagą i z determinacją od samego początku, bo było widać, że podchodzimy z bardzo dużym szacunkiem do rywala, trochę wystraszeni, mieliśmy momenty słabsze z piłką, ten zespół stać na lepszą grę, ale gdzieś ta presja tego spotkania, gry z liderem, było widać, że ciąży na chłopakach i popełnialiśmy sporo prostych błędów, ale ten wynik musimy przyjąć z dużą pokorą, bo przegrywając 3-1, kończąc na 3-3, ten wynik szanujemy i w Suwałkach dalej zespół zostaje tylko z jedną porażką, co dla nas jest ważne, bo chcemy budować taką twierdzę. Już ostatnio udało się nam odwrócić tą złą pasę na wyjeździe, wygrać na wyjeździe, więc mam nadzieję, że jeśli będziemy punktować na wyjazdach, a Suwałki dalej będą twierdzą, której nikt nie może wygrać, no to ta droga do wymarzonego miejsca barażowego, gdzieś uda się pokonać tą drogę i na tym miejscu wylądujemy.